Siemanko, dzisiejszy odcinek rozmów przy Warcraftcie chciałem zrobić trochę poważniejszym. Dlatego, że ludzie zaganiani w swoich codziennych obowiązkach zapominają o jednej ważnej rzeczy, żeby zatroszczyć się o siebie samych. I tutaj gry wideo przychodzą nam z pomocą. Jestem człowiekiem, który dość dużo w życiu przeszedł, tak jak pewnie wielu z was. I nasz ukochany Warcraftcik zawsze dostarczał mi taki możliwość ucieczki od problemów, które mnie gryzły, od nastroju, który właśnie miałem. Czy nawet jeśli byłem w dobrym nastroju, w dobrym humorze, to Warcraft zapewniał mi bezpieczną przestrzeń, gdzie mogłem się cieszyć lub leczyć smutki. I myślę, że wielu z was miało tak samo. Może nawet nie Warcraft, ale wiele innych gier lub wiele innych sposobów na ucieczkę od realnego świata. I mimo, że kocham Warcrafta, że Warcraft jest cudowny, piękny, wspaniały i leczy mnie ze wszystkiego, to warto też pamiętać, że internet i gry online są też pełne toksycznych ludzi, toksycznych sytuacji. Dlaczego o tym mówię? Chciałem to nagrać wcześniej już. Po tym, co się wydarzyło w Poznaniu, po tym, co się wydarzyło w Tychach, tutaj mówię o tym polskim youtuberze, o Rawgorze, który odebrał sobie życie skacząc z 12 piętra. Niestety dostałem to wideo, nie wiedziałem, że to jest on. To był temat, który chciałem poruszyć, a właśnie dzisiaj skończyłem kurs na Mental Health First Aidera. I nauczyłem się kilku technik rozpoznawania i rozmawiania z ludźmi. I po prostu tak sobie chciałem z wami porozmawiać. Znamy też historię jednego z chyba najsławniejszych youtuberów i streamerów Warcrafta, Rekful, kilka lat temu także odebrał sobie życie. Społeczność pożegnała go i uczciła dość fajnie w grze, robiąc pewien event w Stormwind i żegnając go. Blizzard uczcił jego pamięć, tworząc NPC o tej samej nazwie, Rekful Rook Trainer. W Stormwind to można tam spotkać. W każdym razie, dlaczego ja to mówię? Dlatego, że wielu z nas ma jakieś problemy. Nawet ten człowiek, który w Poznaniu zrobił to też nie dlatego, że miał taki kaprys i że było wszystko z nim w porządku, tylko że miał jakieś problemy, na pewno są psychiczne, z którymi sobie nie mógł poradzić. I wielu z nas te problemy ma. Wielu z nas z tymi problemami się boryka i ucieka właśnie w gry. Ja uciekam w Warcrafta zawsze z dwóch powodów. Jeśli mam wolny czas i chcę sobie odetchnąć, lub nawet mam wolny czas i chcę sobie przyjemnie go spędzić, lub jeśli coś mnie bardzo męczy, dręczy i muszę odpocząć psychicznie od pracy, od życia domowego, od rodzinnego, uciekam sobie do Warcrafcika. I wielu z was pewnie robi tak samo. Czego nie wiemy, to to, z czym boryka się kolega na drugim końcu ekranu, że tak powiem. Chciałem was uczulić na to, żeby pamiętać o tym, że każdy z nas ma jakiś problem, że każdy z nas z czymś się boryka. I zanim kogoś zwyczajnie pojedziemy, pociśniemy, to warto się zastanowić, czy to, co chcę powiedzieć, jest konieczne, czy to, co chcę powiedzieć, jest szczere i czy to, co chcę powiedzieć, jest dobre, czy nie wyrządzi komuś krzywdy. Warto być wyczulonym na to, na naszych kumpli, na nasze koleżanki, naszych znajomych, na to, co się u nich dzieje. Warto się zawsze zapytać, czy wszystko u nich w porządku, czy nie mają czegoś, o czym chcieliby porozmawiać, bo może coś ich po prostu zwyczajnie gryźć. Spójrzcie, taki Rawgor, youtuber, cierpiał też, chorował, nie wytrzymał presji, nie wytrzymał tego, co go bolało i zdecydował zakończyć swoje życie w taki drastyczny sposób. Rekful tak samo, youtuber, który by pomyślałby człowiek, że grając w Warcrafta, mając takie komity za sobą, stream i taki famous net w internecie, co może też być zdradliwe i fałszywe, człowiek jakby nie ma powodu, żeby źle o sobie myśleć. Ale to jest nieprawda. Ja miałem też taki moment w życiu, w zeszłym roku uderzyłem dość mocno w ścianę. Walczyłem z depresją, można powiedzieć.
miałem 5 miesięcy wolnego od pracy, siedziałem w domu. Nie wiedziałem nigdy, że coś takiego może mnie złapać, że mogę być na to wrażliwy. Ja były komandos Rambo 8 i taki kurwa alpha male, a jednak człowieka coś takiego przydybało, że nie chciało mi się wyjść z łóżka, nie chciało mi się z nikim rozmawiać. Wydawało mi się, że lepiej będzie, gdy przestanę istnieć, że będzie innym wygodniej i przyjemniej i mi samemu będzie łatwiej samym sobą, kiedy będę już sztywny. Może teraz, może to jest zły sposób na przekazanie tej myśli. Nie wiem, jakbym inaczej mógł to przekazać wam, graczom, w jaki inny sposób, ale chciałem was w sposób wyczulić. Po pierwsze, wyczulić was na innych, żeby mieć tą świadomość, że nie zawsze warto komuś pocisnąć z jakiegoś bohego powodu, że nie wycisnę jakiegoś tam damage'u, bo słowo takie dla was banalne może dla kogoś mieć o wiele większy ciężar i zrobić o wiele większą krzywdę. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, jeśli czujecie, że jest wam źle, że macie cięższy oddech, krótszy oddech, że wam ciężko się z łóżka zleść, że jest wam ciężko pomyśleć pozytywnie o nadchodzącym dniu, że nie jest wam łatwo znaleźć sposób, żeby się zrelaksować, a nawet gra w Warcrafta czy wasza inna ulubiona czynność, którą wykonywaliście, sprawia wam coraz mniej radości, to chciałbym, żebyście po prostu potrafili wziąć oddech i zapytać kogoś o pomoc. Szczególnie faceci, my mężczyźni milczymy w ciszy. Jest nam o wiele ciężej się przyznać do tego, że jest nam źle, że cierpimy, że sobie z czymś nie radzimy. Powiem wam szczerze, że mi było bardzo ciężko. Można powiedzieć, że koledzy mnie zmusili, bo jestem człowiekiem, który zawsze szczerze rozmawia z ludźmi i się przyznałem gdzieś tam w końcu do czegoś, że nie jest mi lekko, ale też kumple w pracy zauważyli, że mówili, tylko ty jesteś sobą, przeszedłeś do tego naszego działu, byłeś taki pełen energii, wniosłeś tutaj taką pozytywną energię, and there is no light in you. The light is gone. That's how they said. I po prostu mi Tukos, idź, po prostu powiedz, poznaję z kimś, poproś o pomoc, idź do lekarza może, weź wolne, bo po prostu chłopie wygląda, że masz depresję. Człowiek nie chciał tego zaakceptować. Coś dzieje, ja kurwa, depresja, przestań. Tym bardziej, że jeśli żyjesz, mieszkasz w Polsce, to jest takie słabe, nie? Że ja facet się przyznam, że mam depresję, przestań, kurwa, kumple mnie wyśmieją, kobieta pomyśli o tym, że jestem jakimś baranem, co jest bardzo, bardzo mylne i to właśnie to jest coś, co prowadzi nas potem do takich dramatycznych kroków, jakie dokonali ten typ w Poznaniu, Rekful, Rowgost i tak dalej. Pamiętajcie, że nie ma nic, jeśli coś was boli, to jest to prawdziwe, to nie jest nic lekkiego, to nie jest coś, co można zbagatelizować. Jeśli jakiś kumpel was wyśmieje albo was nie zrozumie, to widocznie nie jest osoba, do której warto się odezwać, którą warto prosić o pomoc. Ale chciałem wam powiedzieć, że warto prosić o pomoc i nie siedzieć samemu z czymś, co was dręczy. Sięgnąłem dość do konkretnego dna i było mi się ciężko przyznać, ale tak się akurat składa, że w Anglii to jest dość poważny temat, coraz bardziej, coraz mocniej nagłaśniany i łatwo znaleźć pomoc. Jeśli mieszkasz w Anglii i masz problem i chciałbyś z kimś na ten temat pogadać, pierwszą rzeczą, którą możesz zrobić, to oczywiście jakiś kolega, przyjaciel, przyjaciółka, brat, siostra, mąż, żona. Jeśli chciałbyś to zrobić prywatnie, możesz napisać do mnie. Jestem od dzisiaj certyfikowanym mental health first aiderem, ale przede wszystkim człowiekiem, który w życiu wycierpiał dość dużo i potrafi mieć tą empatię, posłuchać człowieka, porozmawiać, postarać się jakoś pomóc, poszukać rozwiązania razem. W Anglii jest dużo stron, które pomagają, jest dużo charities i miejsc, w które się można udać. Mam tu kilka dla was linków, wkleję je oczywiście pod filmem. Jeśli chodzi o UK, o depresję, albo nie daj Boże o myśli samobójcze, świetnym miejscem dla mężczyzn, bo oczywiście my ciężko nam się rozmawia i ciężko nam się jest wychylić z tym, że jest nam słabo i że potrzebujemy pomocy. Jest Andy's Man's Club, bardzo fajny klub, kilku moich kolegów tam chodzi na rozmowy. Wyślę wam linka do tego później. Jest Samaritans, jeśli potrzebujecie porozmawiać prywatnie,
prosić o pomoc od Guidance. Zwykły GP też wam będzie w stanie pomóc. Mi pomógł zwykły GP, zadzwonię do GP przez telefon, powiedziałem mu, że mam chyba depresję, że się czuję. On się zapytał, czy jestem suicide, ale ja powiedziałem, że nie. I potem wysłali mi kogoś przez telefon, jakiegoś superwizora, który mi prowadził. Dużo mi pomógł. I powiem wam szczerze, że na początku bałem się o tym mówić, ale potem otworzyłem się i mówiłem coraz bardziej. Coraz częściej i do większej ilości moich znajomych. I okazało się, że kilku moich kumpli z Anglii i jeden mój kolega, przyjaciel z Polski mają te same problemy. I to, że ja się im otworzyłem i że po prostu bez wstydu zacząłem mówić, że słuchajcie, mam problem, tak, mam depresję, to jest depresja, chłopaki, nie radzę sobie z wieloma rzeczami. Chce mi się płakać, płaczę pod prysznicem, mam ochotę się pociąć i tak dalej. Raz, że pomogło mi, dwa, że zobaczyli, że nie każdy jest, że nie wszyscy są odporni, że każdego to może złapać. I kilku z nich w ciszy i prywatnie odezwało się do mnie i do dzisiaj rozmawiamy sobie, próbuję sobie pomagać i leczyć swoje smutki. Więc po prostu, co chciałem wam powiedzieć przez to w dzisiejszym odcinku, to to, że możemy walczyć z naszymi wrogami w Warcraftcie, pokonywać bossów, zdobywać achievementy, ale to może być niewystarczające lub złudne. Możemy próbować uciekać przed naszymi problemami w gry, w alkohol, w narkotyki i inne rzeczy, ale wcześniej czy później nasze problemy nas dogonią. Więc tak jak w Warcraftcie idziesz i stawiasz czoła temu bossowi, tak samo w życiu warto po prostu zatrzymać się, powiedzieć, nie, kurde, słuchaj, kurwa, koniec, ucieczki, stawiam czoła samemu sobie i poprosić o pomoc. Każdy z was ma jakiegoś przyjaciela, kolegę, z którym może pogadać, jeśli nie, to możecie znaleźć to online, a jeśli nie, to naprawdę, to nie jest to, że ja to mówię tylko po to i wyłącznie na potrzeby filmu, ale mam Instagrama jako Darth Vader, mam Facebooka jako Darth Vader, znacie mnie też trochę prywatnie niektórzy, możecie napisać przez YouTube'a, dać jakiś link na miarę dla ciebie, ja się odezwę i spróbuję wam pomóc, porozmawiać, nakierować was, co można zrobić, bo wiele osób, i podejrzewam, że Rekful też, gdybyście go zapytali, czy gdyby mu zabrać to, co powoduje u niego ból i smutek, czy chciałby dalej żyć, podejrzewam, żeby chciał. Mało osób jest takich, które jest tak konsekwentnie, tak, jak to powiedzieć, żeby dobrze się wyrazić, zdeterminowanych zakończyć swoje życie, że większość osób, które w depresji sięga po taki drastyczny krok, to są ludzie, którzy po prostu nie chcą czuć już bólu, nie chcą słyszeć tych dramatycznych głosów w swojej głowie. Dlatego chciałem właśnie nagrać ten odcinek, żeby wam uzmysłowić, że tak naprawdę nie jesteście sami. Tylko musicie zrobić sobie odwagę, żeby o tym rozmawiać, żeby sięgnąć po pomoc. Chciałem was też uczulić na to właśnie, że nie zawsze warto się odezwać, że nie warto zawsze kogoś pocisnąć, jeśli sprawia wam przykrość, czy jeśli nie idzie mu gra w rajdzie na Mythiku albo coś, jeśli nie wiem, ma słaby armor, czy jakiekolwiek inne błahe powody, czy jest cichy, czy nie wiem, nosi okulary, czy jakoś dziwnie wygląda, czy jest skromnie ubrany. Zastanówcie się, zanim cokolwiek powiecie, bo każde słowo potrafi zaboleć. I powiem wam, że ja, jak też powiedziałem o mojej depresji komuś, to mnie w Polsce mój taki przyjaciel, powiedzmy, z wojska wyśmiał, bo wiedział, jaki jestem twardy, przez co przeszliśmy w wojsku i mu się wydawało, że ja gram systemem, że po prostu udaję, żeby mieć wolne, bo miałem 5,5 roku pełnopłatne i zbagatelizował to. Nie miałem mu tego za złe, bo postawił tak, jak mnie znał, mógł tak pomyśleć. I to jest taki też stygmat, jaki istnieje w Polsce. Jeśli mieszkasz w Polsce i nie masz z kim porozmawiać, znalazłem linki do różnych organizacji, które pomogą wam w walce z depresją w Polsce. Wkleję oczywiście wszystkie pod filmem. Jest tu forum przeciw depresji, lekarz specjalista, gdzie szukać pomocy, mapa punktów pomocy dla dzieci i młodzieży, ważne telefony antydepresyjne, aktualny spis. Życie warte jest rozmowy. To mam wszystko wkleję. Kurde, baterie padają jak muchy. I trzecia sprawa, chciałbym, żebyście byli wyczuleni na to, jeśli jakiś wasz kolega czy koleżanka nagle zmienia swoje zachowanie, zaczyna być cichy, wycofany. W Anglii jest taki schemat, on nazywa się ALGI, wrzucę wam to napis, ALGI. A, approach, czyli podejdź, zapytaj się, czy wszystko ok, nawiąż rozmowę. Listen, posłuchaj, o czym mówi, posłuchaj, co go gryzie, wysłuchaj go, postaraj się z nim porozmawiać i zrozumieć jego problem. GALGI, give support. Wykaż empatią, nie dawaj mu rady, co ma w życiu robić, ale poproś go po prostu o to, żeby z tobą porozmawiał, opowiedział, co się u niego dzieje, wczuł się w jego sytuację. I ALGI, dwa razy I, encourage to get
professional support, czyli żeby się dostał do jakiegoś lekarza, psychologa, psychiatry, czy po prostu zwykłego, tak jak ja, mental health advisora, albo po prostu, żeby porozmawiał z kimś, kto jest mu bliski, komu można zaufać. To wam chciałem przekazać, żebyśmy znaleźli sobie taki pierwiastek, który pozwoli nam być lepszym człowiekiem, lepszym graczem, bardziej zorientowanym na innych, wyczulonym na to, że każda nasza akcja może kogoś bardziej zabolić, nam, że nam się wydaje. My rzucimy żart, powiem komuś, ale masz chujowy DPS, weź spierdalaj, co to kurwa robisz. A ten głupi tekst komuś o wiele bardziej zaszkodzi. Żeby być wyczulonym, jeśli nagle ktoś nam znika z kręgu znajomych, wycofuje się z towarzystwa, z obiegu, żeby sięgnąć do niego, zapytać się, co mu jest. I pamiętajcie, że ktoś mówi: ty, Tuko, wszystko u ciebie okej? Okay? Nie, spoko, jest okej. To nie jest odpowiedź po angielsku I'm fine, to jest taki sygnał, że on nie jest fine. Mówi ci tylko po to, żebyś się oczepił, że warto jednak delikatnie jakoś sięgnąć głębiej i zmusić go do rozmowy. Pochylić się nad nim i po prostu zapytać się, żeby po prostu uniknąć takich sytuacji, jakie ostatnio były w Poznaniu i z naszym youtuberem i z przeszłości pewnie z wieloma ludźmi, których też znacie. Nieważne jaka płeć, religia, kolor skóry, to jest wróg, który sięga wszystkich, dotyka wszystkich i wszystkim jest ciężko od tego uciec. Wiadomo, że to wszystko jest zależne od człowieka, od charakteru i wielu innych okoliczności, ale każdy się w jakiś sposób z tym boryka. I musimy pamiętać, że ja uważam, że nikt nie rodzi się zły, wredny z natury. To jest po prostu brak miłości i zrozumienia w życiu. Rodzice, którzy kogoś nie kochali, środowisko, status majątkowy, wszystko sprowadza człowieka na jakąś złą drogę, czy to jest droga przestępstwa, czy to właśnie jest wredność charakteru, czy wredność, czyli złośliwość, człowiek złośliwy, wredny, wrogo nastawiony do innych, lub po prostu smutny, wycofany. Jakby podstawą tego wszystkiego jest więc to samo, brak akceptacji w środowisku, miłości, i tak dalej. Temat jest w ogóle bardziej rozległy i nie wiem, czy uda mi się to wszystko powiedzieć, co chcę powiedzieć, ale mam nadzieję, że zrozumieliście tą podstawową rzecz, że po prostu nieważne, gdzie jesteście, czy jesteście na ulicy, w kinie, w szkole, w pracy przede wszystkim i w naszej ukochanej grze, żebyście pamiętali o tym, aby być bardziej zrozumiałym, być bardziej approachable, żeby być wyczulonym na to, co mówimy do innych i na to, co inni mówią do nas, bo niektórzy ludzie gdzieś między wierszami dają nam znać, że nie są ok, że potrzebują pomocy, ale się wstydzą tego. Żeby potrafić wyłapać takie coś i nawet takim głupim, prostym pytaniem: stary, wszystko u ciebie w porządku, chcesz się zobaczyć na piwo, na kawę, pogadać? Nie widziałem cię miesiąc w grze, na Facebooku też cię nie widziałem, nie wiem, w szkole nie jesteś sobą, w pracy nie jesteś sobą, może coś cię grzeje, może mógłbym ci w czymś pomóc, może chociaż posłuchać. Żebyśmy mogli sobie pomagać, bo ten świat pędzi z góry, leci na głowę, za chwilę zamy sobie kark. I ważne jest, żebyśmy byli dla siebie wszyscy mili i bardziej pomocni niż jesteśmy. Social media też wprowadziły, social media potrafią być bardzo toksyczne, wiadomo, nie? Ale wprowadzają takie złudzenie. Ktoś powiedział, że kiedyś, jak miałeś 5 kumpli, siedziało z tobą na chacie, oglądało z tobą film albo grało w grę, to był sukces. A teraz jak nie masz 300 tysięcy oglądających na YouTubie, to jest dramat. Ale jak pomyślisz, że masz 20 osób, które cię śledzi i masz 20 osób, które obejrzało twój film, to sobie wyobraź te 20 osób siedzących u ciebie w chacie i pijących z tobą piwo. To już jest coś, prawda? Więc zawsze warto postarać się zobaczyć coś z innej perspektywy, z innego kąta. Stanąć w innym miejscu i zastanowić się nad tym, gdzie jesteśmy, co robimy, jak to wygląda. A jeśli czujemy, że jest coś za ciężkie dla nas i nie potrafimy sobie z tym poradzić, to warto o tym rozmawiać, warto zapytać o kogoś o pomoc. Jeszcze raz was uczulam, kimkolwiek jesteście, gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, bądźcie dla siebie samego lepsi, milsi, dla innych bardziej czulsi, uprzejmi. Pomagajmy sobie, wyciągajmy rękę. Wiem, że to może być banalnie, pewnie ktoś tam mi pociśnie w komentarzach. Nie obchodzi mnie to. Otarłem się o bardzo ciemne miejsce rok temu w życiu. Wychodzę z tego do dzisiaj. Kilka osób straciło życie w tym roku z kręgu moich znajomych w jakiś sposób. Mnie smuci. Stalin kiedyś powiedział, że śmierć jednostki to tragedia. Śmierć setek ludzi to statystyki.
Ja jestem takim, głupie może to jest, ale w jakiś sposób to jest prawda. Ja jak słyszę, że kogoś znajomy zmarł, zginął w wypadku, czy odwraca życie, robi mi się smutno. Bo byłem w takich miejscach kilka razy i wiem, jak to jest, jak cię boli klatka piersiowa, kiedy nie ma nikogo w twoim życiu, kto mógłby ci pomóc, albo po prostu się boisz zapytać, bo boisz się, że ktoś cię oceni. Boisz się, że ktoś cię wyśmieje. Nieważne, słuchaj, najważniejszy jesteś dla siebie ty. Jeśli ty będziesz szczęśliwy i zadbasz o siebie, to wszyscy wokół zaczną być szczęśliwi i czuć się lepiej w twoim otoczeniu. Bo to działa zaraźliwie, jak grypa. Albo COVID. Rozumiecie? Więc jeśli czujesz się źle, jesteś w związku czy cokolwiek, mówisz, stop, potrzebuję chwili dla siebie, przestrzeń, dajcie mi odpocząć, dajcie mi zrobić oddech, albo po prostu stop, potrzebuję pomocy. Mamo, tato, słuchaj, nie czuję się źle. Tuko, słuchaj, możesz mi pomóc, nie czuję się dobrze. Poproś kolegę, słuchaj, stary, nie wiem, co się ze mną dzieje, nie wiem, nic mnie nie cieszy, gra w Warcrafta mnie nie cieszy, oglądam film, nie potrafię się skupić, nie chcę mi się wstać z łóżka, nie wiem, co mi jest, nie wiem, co mam zrobić. Ktoś może mieć lepszy pomysł, jak ci pomóc. Lub nawet we dwóch usiądziecie przy kawie, przy piwie, przy grze i pogadacie, poszukacie czegoś lepszego, jakiegoś lepszego rozwiązania. Tylko o to chciałbym was prosić. Tylko o to, żebyście byli bardziej świadomi i bardziej otwarci na świat wokół was. Nawet nie wiem, jak to się nagrało, czy to do kogoś dotrze. Może chociaż jakby dotarło do jednej osoby i zmieniło jedną osobę, to będzie sukces. Tak jak mnie zmieniła moja depresja, i ten kurs, który zrobiłem w tym tygodniu, dał mi jakby więcej narzędzi do tego, żeby spojrzeć na ludzi troszeczkę inaczej i móc wyłapać te czerwone flagi, red flags, które nieraz ludzie do nas puszczają gdzieś między wierszami, prosząc o pomoc bezpośrednio albo nie bezpośrednio. Nie? Tyle. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku. Pamiętajcie o tym, że ja naprawdę tu jestem. Nie jestem człowiekiem, który mówi, słuchaj, jak coś będzie potrzebało, to tu jestem, zawsze mogę z sobą pogadać, pomogę. Jestem człowiekiem, który zawsze jest dla kogoś, kto potrzebuje pomocy. Nawet jeśli kogoś nie za bardzo lubię, lub mnie coś zdenerwował, czy mi gdzieś podpadł, jeśli ktoś mi poprosił o pomoc, nie potrafię odmówić. A tym bardziej, że się ja kiedyś w przeszłości byłem w potrzebie i mi nikt nie pomógł, lub nikt nie skumał, że potrzebuję pomocy. Więc to nie jest takie rzucone słowo na wiatr, możecie mnie sprawdzić, napiszcie do mnie. Porozmawiamy. Linki do uzyskania pomocy w Polsce i w Anglii wrzucę w opisie pod filmem, żebyście mogli sobie znaleźć coś, co was interesuje. Oczywiście też zawsze jest Google, możecie sobie wygooglować, ale mówię, jeśli nie jesteście w stanie nic wokół siebie zrobić, to chociaż zróbcie jedną rzecz. Poproście kogoś o pomoc. Nie siedźcie sami w pokoju i nie róbcie sobie krzywdy, będąc sam na sam. Ok? Tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Live long and prosper.